Zaproponowane były cztery różne warianty. Przypomnę, że to wydłużenie podstawowych kursów linii 5 od Kieleckiej przez Szydłowiecką, skierowanie co drugiego kursu linii 17 do ulicy Szydłowieckiej oraz wydłużenie trasy linii 18 lub 25. Za wydłużeniem trasy linii 18 opowiedziało się prawie 56% uczestników sondy. Linia numer 18, która dzisiaj z dworca PKP jeździ na północ miasta, będzie miała przedłużoną trasę również na Pruszaków przez ulicę Limanowskiego, Starokrakowską, wcześniej 905 roku, aż do ulicy Szydłowieckiej, do pętli na Pruszakowie. Osiemnastka kursuje obecnie pomiędzy dworcem a północną częścią miasta. Od 28 sierpnia trasa zostanie wydłużona o prawie 7,5 km w kierunku południowo-zachodnim. To de facto jest zupełnie nowa linia, bo do tej pory linia krótka, która jeździła na północ, dzisiaj po powrocie na dworzec będzie jechała jeszcze na południe, co pozwoli obsłużyć tą część miasta. Będziemy się temu rozwiązaniu oczywiście przyglądać, jak w praktyce będzie wyglądało wypełnienie tych autobusów. To też nie jest tak, że jest to rozwiązanie, które będzie na stałe. Będziemy bardzo mocno analizować obłożenie tej linii. Jak informuje miasto, w sondzie wzięło udział ponad 360 osób. Większość z nich, ponad 80%, na co dzień korzysta z komunikacji miejskiej. Ponad 71% uczestników sondy stanowili mieszkańcy ulicy Szydłowieckiej i okolic.